Moin zusammen, Leute. Heute ein bisschen anderes Video, auch ein bisschen anderes Thema und ein bisschen mehr auf Polnisch. Dzisiaj troszeczkę inny film, inny temat i trochę więcej po polsku. Es geht um Gesetze und Verordnungen, die sich 2020 in Deutschland ändern. Chodzi o ustawy i rozporządzenia, które w Niemczech w roku 2020 się zmienią. Und ich habe mir gedacht, vielleicht machen wir so eine kleine Serie. Ich glaube, es werden so 3 bis 4 Filme sein, so am Anfang, um einfach zu gucken, ob das Interesse bei euch da ist und ja, ob dieses Thema für euch überhaupt in Frage kommt. Tak sobie pomyślałem, że może zrobimy taką krótką serię, 3, może 4 na początku, krótkie filmy, po prostu, żeby zobaczyć, czy ten temat dla was jest interesujący, czy się podoba. Teil 1, das erste Video zu diesem Thema. Es geht um Regelungen im Job. W pierwszej części, w tym pierwszym filmie, porozmawiamy o regulacjach w pracy. Das ändert sich 2020 für Arbeitnehmer. Czyli co zmieni się w roku 2020 dla pracobiorców, czyli dla pracowników. Mindestlohn steigt. Wzrasta płaca minimalna. Od 1 stycznia płaca minimalna wynosi 9,35 euro. Oczywiście brutto, do tej pory było to 9,19 euro. Oczywiście wszystko jest brutto, zależy od klas podatkowych i tak dalej. Mehr Geld für Azubis, czyli więcej pieniędzy dla osób znajdujących się w edukacji zawodowej. Tutaj wiadomo na razie, że w pierwszym roku takiej edukacji zawodowej, ona trwa zazwyczaj 3 lata, osoby znajdujące się w tym programie powinny zarabiać przynajmniej 515 euro miesięcznie. Co do następnych lat, jeszcze to wszystko nie jest ustalone, to będzie dopiero później rozstrzygane przez jeszcze parlament. Czyli 515 w pierwszym roku to na razie wiadomo. Następny punkt, Studium für Hebammen. Studia dla położnych. Tutaj chodzi o to, że dotychczas położne, ich wykształcenie to było właśnie to Ausbildung, czyli edukacja zawodowa. Natomiast od tego roku z tej edukacji zawodowej zrobiono studia licencjackie, czyli bachelor, i te studia licencjackie będą trwały od 3 do 4 lat i kończyły się, będą normalnie egzaminem państwowym, czyli przyszłe położne będą miały wykształcenie wyższe. Mehr Gehalt für Pfleger. Więcej pieniędzy, czyli większe wynagrodzenia dla opiekunów osób starszych. Tutaj też jeszcze nie do końca wiadomo, o jakich kwotach mówimy i w jaki sposób to będzie regulowane. Czy będzie to część tak zwanego Tarifvertrag, czyli wiecie, tego ustawowego wynagrodzenia właśnie dla osób opiekujących się osobami starszymi, czy będzie to w inny sposób regulowane, może też jakąś płacą minimalną. Do końca jeszcze to nie jest ustalone. Kolejny punkt. Bessere Verpflegung, czyli lepsze diety. Tutaj chodzi o diety, czyli o pieniążki na jedzenie dla osób, które pracują w tak zwanych delegacjach. Diety wzrastają z 12 euro za 8-godzinny dzień pracy w delegacji do 14 euro za 8-godzinny dzień pracy. Unterhalt für Pflegebedürftige, czyli utrzymywanie osób wymagających opieki. Tutaj w życie wkracza tak zwane Angehörigenentlastungsgesetz, czyli ustawa odciążająca członków rodziny. I ta ustawa mówi o tym, że rodziny mogą pobierać świadczenia właśnie na utrzymywanie osób wymagających opieki aż do granicy zarobków 100 tysięcy euro rocznie. Czyli dopiero jeżeli dochód rodziny przekracza w roku 100 tysięcy euro, to nie wszystkie te świadczenia takim rodzinom przysługują. Kolejny punkt, mehr Fachkräfte, czyli więcej wykwalifikowanych pracowników. I tutaj w życie wkracza tak zwane
ustawa, która nazywa się Fachkräfteeinwanderungsgesetz, czyli to jest ustawa o imigracji wykształconych, wykwalifikowanych pracowników. Tu pokrótce chodzi o to, że łatwiej będzie osobom szczególnie spoza Unii Europejskiej szukać pracy w Niemczech i ta ustawa wkracza od 1 marca 2020 roku. No, zobaczymy, jak to się będzie układało, ale do tej pory było tak, że po prostu pracodawca, który chciał zatrudnić osobę spoza Unii Europejskiej, musiał to szczególnie zawsze gdzieś tam argumentować przed urzędem. Kolejny punkt, ostatni na dziś, Umzug für den Job, czyli przeprowadzka z powodu pracy, czyli kto zmienia miejsce pracy ze względu na miejsce zamieszkania, przepraszam, ze względu na nową pracę, może jako osoba pojedyncza, czyli jako singiel, odliczyć 820 euro od podatku w ciągu roku. To mogą być koszty na przykład koszty samej przeprowadzki, to mogą być koszty remontu mieszkania, które zdajemy i dla rodziny, czyli dla pary, ta kwota oczywiście wzrasta w ciągu roku do 1600 euro ponad, czyli tak razy dwa mniej więcej. To by było na tyle, jeżeli chodzi o pracę, o te wszystkie zmiany, które są związane właśnie z pracownikami. Dajcie znać, jak Wam się podobało. Jeżeli jest to dla Was temat interesujący, to zajmiemy się jeszcze dalszymi punktami. Viele Grüße an euch. Piep, 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 hab euch lieb. Tschüss. Moin Leute, es geht weiter im Text. Heute beschäftigen wir uns weiter mit dem Thema neue Gesetze. Was ändert sich 2020 in Deutschland? Dzisiaj rozmawiamy dalej o temacie nowych ustaw, tego co zmienia się w roku 2020 w Niemczech. Und heute gibt es ein ziemlich heikles Thema. Es geht um Geld. Benjamin Franklin hat gesagt, es gibt nur zwei Dinge, die in dem Leben sicher sind. Das ist der Tod und die Steuer. Benjamin Franklin powiedział, że tylko dwie rzeczy w życiu są pewne, śmierć i podatki. I o podatkach dzisiaj będziemy rozmawiać. Und genau lautet das Thema heute Freibeträge, Abgaben, Pauschalen. Das ändert sich 2020 für Steuerzahler. Czyli będziemy mówili o tym, co zmienia się dla podatników, dokładnie o kwotach wolnych od podatku, o podatkach, czyli o tym, co oddajemy i o ryczałtach. Pierwszy punkt. Steuererklärung, zeznanie podatkowe. Zeznanie podatkowe w roku 2020 pozostaje cały czas dobrowolne. To znaczy jest tak w Niemczech, że zeznania podatkowego nie muszą wszyscy składać. Nie muszą go składać na przykład osoby, które zarabiają w ciągu roku poniżej 11 900 euro. Dla par czy dla małżeństw ta granica wynosi 22 600 euro, ale nie tylko. Często są takie przypadki, że osoby, które na przykład pracują długo w firmach i firmy na podstawie, wiecie, Lohnsteuerkarte, czyli tej karty podatkowej co roku wysyłają do Urzędu Podatkowego, do Finanzamt właśnie to zeznanie. Na podstawie tego po prostu taki podatnik jest rozliczany i nie musi sam wykonywać żadnych ruchów, nie musi składać zeznania podatkowego. Ale też do tych tutaj dwóch granic zarobków, o których wspomniałem. Dalej. Grundfreibetrag steigt, czyli wzrasta kwota wolna od podatku. Od 1 stycznia 2020 ta kwota wolna od podatku wynosi 9408 euro, czyli to jest ta kwota, która zostaje nieopodatkowana. I to jest 240 euro więcej niż w roku poprzednim. Dla małżeństw kwota ta wynosi 18 816 euro. Dalej, Kinderfreibetrag steigt. Dalszy punkt, wzrasta też ulga na dzieci. W roku 2020 wynosi ona 5 172 euro. W poprzednim roku to było trochę ponad 4 900 euro. Kinderfreibetrag, czyli tak ulga na dzieci, jest to rozliczane przez urząd, to znaczy czasami jest tak, że urząd uznaje właśnie tą ulgę na dzieci, czasami nie odlicza Kindergeldu, znaczy nie dolicza Kindergeldu do naszego dochodu,
Po prostu on zawsze rozstrzyga jakby na korzyść podatnika, to znaczy albo wybiera tą kwotę, która jest bardziej przychylna, lepsza dla podatnika, to znaczy wybiera albo Kindergeld, albo kwotę wolną od podatku, ale to już trzeba sobie zależy, to zależy przede wszystkim od tego, ile ma się dzieci, bo kwota wolna od podatku wzrasta chyba dopiero od trzeciego dziecka, przy jednym dziecku czy dwóch dzieciach pozostaje taka sama, czyli te 5000 euro. Kolejny punkt. Werkswohnungen, czyli mieszkania pracownicze. Ten punkt jest dosyć skomplikowany, dlatego postaram się go uprościć jak najmocniej. Czasami jest tak, że pracodawca oddaje swojemu pracownikowi mieszkanie, z którego on korzysta, będąc na przykład gdzieś tam w delegacjach albo po prostu pracując w mieście, w którym nie mieszka. I do tej pory było tak, że pracownik, który mieszkał w takim mieszkaniu, musiał odprowadzać podatek i podatek był naliczany na podstawie tego, jak wysokie są czynsze w okolicy, w której znajduje się to mieszkanie. Teraz będzie tak, że jeżeli czynsz płacony przez tego pracodawcę wynosi 2/3 takiego średniego czynszu gdzieś w okolicy, to tego podatku nie będzie, ale to jest dosyć skomplikowane, tutaj trzeba się dokładnie zastanowić, ale w takich sytuacjach najczęściej pomagają też po prostu pracodawcy, bo to też leży tutaj w ich jakby, no też mogą czerpać z tego jakąś korzyść podatkową i tak dalej, dlatego pomagają w tym. I ostatni punkt, który mamy dzisiaj, to punkt, który nazywa się Betriebsrente, czyli tak zwana emerytura zakładowa. Jeżeli nasz zakład pracy odprowadza nam dodatkowe składki na emeryturę, gdzieś prowadzona jest jakaś kasa, prowadzona jest na przykład jakaś kasa przez związki zawodowe i tak dalej, to do tej pory było tak, że trzeba było od tej kwoty, która jest odprowadzana, odprowadzić jeszcze składki do kasy chorych. Teraz będą te składki pomniejszone, wprowadzona została kwota wolna od podatku w wysokości 159,25 euro. Dopiero wszystkie składki, które są powyżej, będą opodatkowane, inne nie. Ja, so viel für heute, ein paar Punkte. Ich hoffe, es hilft euch weiter. Viele Grüße. Moin zusammen. Cześć. Es geht weiter mit dem Thema neue Gesetze und Verordnungen 2020 in Deutschland. Dalej rozmawiamy o temacie nowych uchwał, nowych rozporządzeń w Niemczech w roku 2020. Und heute schauen wir uns an, was ändert sich für Familien. Dzisiaj zobaczymy, co zmienia się dla rodzin. Pierwszy punkt. Krippengeld, czyli pieniądze na żłobki. Jako pierwszy land w Niemczech, Bayern wprowadził od 1 stycznia pieniądze na dzieci do 3 roku życia, które uczęszczają do żłobków. I można się starać o pieniądze w wysokości 100 euro na dziecko w miesiącu. Bayern to pierwszy land. Ja już słyszałem, że podobne plany już chyba weszły w życie w landzie Mecklenburg-Vorpommern. Myślę, że następne Bundeslandy będą niedługo wprowadzały podobne uchwały, że nie tylko dzieci, które chodzą do przedszkoli będą dostawały, rodzice będą dostawali finansowanie, ale też już dla dzieci w żłobkach. Co jest ważne, w landzie Bayern o to dofinansowanie mogą się starać rodzice, których dochody nie przekraczają 60 tysięcy euro rocznie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Kinderzuschlag, czyli pieniążki na dzieci. W dalszym ciągu można się starać o pieniądze, jeżeli rodziny stwierdzą, że nie wystarcza im po prostu pieniądze na utrzymanie dzieci, można wystosować odpowiednie pismo i starać się o 185 euro z Familienkasse. To się nie zmieniło, natomiast nowe jest to, że teraz urzędy mogą przyznawać także rodzinom z większym dochodem niż jakiś dochód tam minimalny też pieniądze i wtedy te 185 euro jest po prostu dopasowywane, to znaczy, że czasami można dostać tych pieniążków mniej, ale zawsze jakieś tam, jakąś pomoc, jakieś dofinansowanie można się starać.
Następny punkt. Unterhaltung für Trennungskinder, czyli alimenty na dzieci po rozwodzie. Alimenty są ustalane zawsze według takiej tabelki. Ta tabela nazywa się Düsseldorfer Tabelle i ta tabela została w tym roku zaktualizowana. To znaczy, dla dzieci do 6 roku życia z 345 euro wzrosły te świadczenia na 369 euro. Świadczenia są oczywiście płacone przez jedno z rodziców, przez tą część, przez ojca, matkę, który nie mieszka z dzieckiem. Dalej, do 12 roku życia z 406 euro na 424 euro i dalej do momentu osiągnięcia pełnoletności z 476 na 497 euro. Te liczby to są liczby dla rodzin z najmniejszym dochodem, czyli to są takie liczby z liczby minimalne. Jeżeli rodzic, który nie mieszka z dziećmi, zarabia więcej, to te kwoty stosunkowo do zarobków oczywiście rosną. Kolejny punkt, BAföG, czyli Bundesausbildungsförderungsgesetz. BAföG to jest rodzaj pożyczki, kredytu, który mogą zaciągać studenci czy osoby, które znajdują się w wykształceniu zawodowym, czyli robią tak zwany Ausbildung. I tutaj ważna informacja jest taka, czyli najważniejsza informacja, że można się starać o tą pożyczkę w wysokości do 861 euro miesięcznie. Ta kwota została podniesiona. Kolejny punkt, Wohngeld, czyli pieniążki na mieszkanie. Jeżeli rodzina czy osoby szczególnie dotknięte są tutaj tym problemem, osoby, które są samotne, samotnie wychowują dzieci albo na emeryturze, i tutaj jest tak, że po prostu zostały troszeczkę dopasowane te kwoty, o które można się starać, do wysokości czynszu, dlatego że w ostatnich latach czynsz, szczególnie w dużych miastach niemieckich, dość drastycznie podrożał. Nazwijmy to tak. No i ostatni punkt, który dotyczy rodziny, to jest Impfpflicht, czyli obowiązek szczepienia. Dzieci, które uczęszczają do żłobków, do przedszkoli, do szkół, mają obowiązek, czyli rodzice mają obowiązek zaszczepić te dzieci przeciwko odrze, Masern, albo Masernimpfung. Jeżeli rodzice nie spełnią tego obowiązku i będą dziecko nadal wysyłały do jednej z tych instytucji, to grozi im mandat w wysokości nawet 2,5 tysiąca euro. Bardzo łatwo jest udowodnić szczepienie, no bo dzieci mają Impfpass, czyli taki ten paszport szczepień, Untersuchungsheft, czyli ten zeszycik, w którym wpisywane są wszystkie badania lekarskie dziecka i tam po prostu te szczepienia są też wbite, także nie ma z tym najmniejszego problemu, ale trzeba po prostu pamiętać Masern, Impfpflicht, czyli obowiązek szczepienia przeciwko odrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o rodzinę. Ich grüße euch ganz herzlich aus Hamburg. Tschüss. Moin Leute, der letzte Teil der Serie Neue Gesetze und Verordnungen 2020 in Deutschland. Ostatnia część naszej serii Nowe Ustawy i Rozporządzenia w Niemczech w 2020. Heute beschäftigen wir uns mit Verbraucher und mit Patienten. Dzisiaj się zajmiemy konsumentami i pacjentami. Der erste Punkt, pierwszy punkt. Bahntickets werden günstiger. Tańsze będą bilety na pociągi. Związane jest to z tym, że zmniejsza się z 19 na 7% stawka podatku VAT, czyli Mehrwertsteuer niemieckiego, właśnie na bilety. Czyli odczujemy to pozytywnie w naszych kieszeniach. Aber dafür müssen wir für das Fliegen mehr bezahlen. Ale za to będziemy musieli zapłacić więcej za loty samolotami. Związane jest to z tym, że wzrasta podatek właśnie na te loty. Wszystko chodzi tutaj o ochronę środowiska oczywiście i tak odpowiednio przy lotach wewnątrz, lotach europejskich z 5 na 13 euro wzrasta ten podatek. Przy lotach do 6000 km z 10 na 33 euro, natomiast w lotach dłuższych powyżej 6000 km podatek ten będzie wynosił blisko 60 euro. Jest jasne, że linie lotnicze po prostu podniosą ceny biletów, bo w jakimś stopniu, to jest też tam jakimiś przepisami uregulowane, mogą to po prostu przenosić na pasażerów.
Der nächste Punkt, höhere Bußgelder, wyższe Mandate. Wyższe Mandate przede wszystkim w ruchu drogowym. I tak, uwaga, kto w obszarze zabudowanym przekroczy dozwoloną prędkość o 26 km, od 26 do 30 km, zapłaci na pewno 100 euro, dostanie jeden punkt karny. Jeżeli to samo powtórzy się w przeciągu jednego roku, znowu że otrzymujemy przynajmniej 100 euro, jeden punkt i na pewno pozbywamy się przynajmniej na miesiąc prawa jazdy. Wzrasta cena za używanie telefonu komórkowego, czyli kara za używanie telefonu komórkowego w samochodzie. Minimum 100 euro dostaniemy i minimum jeden punkt karny. I uwaga, kto nie dostosuje się do korytarza życia, nie będzie tworzył korytarza życia, Rettungsgasse po niemiecku, otrzyma mandat w wysokości minimalnej 200 euro i przynajmniej dwa punkty karne. Der nächste Punkt, Gebäude sanieren. Mamy, czyli odnawianie budynków, chodzi o mieszkania i domy przede wszystkim. Chodzi tutaj o to, że można starać się o dofinansowanie czy zwrot kosztów poniesionych na poprawienie energooszczędności naszego domu czy naszego mieszkania i można się starać nawet o 40 tysięcy euro, które będą rozłożone na 3 lata. Z tym, że te 40 tysięcy euro to jest maksymalnie 20% naszych wydatków, czyli musielibyśmy wydać dużo, dużo pieniędzy, żeby te 40 tysięcy euro otrzymać, ale można się o coś takiego starać. Der nächste Punkt. Nummer für alle Ärzte. Wiecie, że w Niemczech też jest problem z tym, że żeby dostać się do specjalistów, że trzeba czekać, rejestrować się u poszczególnych lekarzy. Dlatego wprowadzono nowy numer telefonu. Ten numer to 116-117 i pod tym numerem telefonu można centralnie umówić się na wizytę u jakiegoś specjalisty. Nie trzeba dzwonić po różnych klinikach, tylko pod tym numerem będziemy poinformowani, gdzie, w jakich terminach w pobliżu naszego miejsca zamieszkania możemy udać się do specjalisty. Der nächste Punkt. Niedrigere Steuer für Hygieneartikel. Niższe podatki na artykuły higieniczne. Chodzi tutaj przede wszystkim o artykuły higieniczne dla kobiet, jak podpaski i tampony. Tutaj też zmniejszył się VAT na te produkty z 19 na 7%. Może taki pomysł biznesowy, może opłacałoby się sprowadzać właśnie te artykuły higieniczne do Polski. Pomyślcie, zobaczcie, ile to kosztuje, porównajcie ceny. Der nächste Punkt, Dauerrezepte für chronisch Kranke, czyli recepty dla chronicznie chorych, czyli przewlekle chorych pacjentów. Będą nowe recepty dla takich pacjentów, dzięki którym będą oni mogli z jedną receptą przynajmniej 4 razy pobrać lek i nie będą musieli za każdym razem, kiedy lek już się kończy, chodzić do lekarza, odsiedzieć swoje w kolejce tylko po to, żeby dostać receptę. Und noch vielleicht der letzte Punkt. Möglichkeit, sich in den Apotheken gegen Grippe impfen zu lassen. To jest taki punkt, który jest jeszcze w fazie, no nie pomysłu, ale takiej próby. W wybranych aptekach w tym roku już będzie można się zaszczepić przeciwko grypie. To będą szczepienia oczywiście bezpłatne i jeżeli pomysł się przyjmie, to w kolejnych latach będzie do tego dochodziło coraz więcej aptek po to tylko, żeby po prostu ludzie szczepili się, zapobiegali chorobom i później nie chorowali, nie tworzyli kosztów kasom chorych. So, in Kürze war das alles. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Viele Grüße aus Hamburg. Piep, 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 hab euch lieb. Tschüss.